W dzisiejszym odcinku porównamy sobie skrzynkę z nożami i skrzynkę z ulepszonymi nożami Supreme Knife Case. Wydamy łącznie na ten opening około 25 tysięcy, więc mam nadzieję, że odcinek ci się spodoba i zostajesz oczywiście łapę w górę i zaproponuj koniecznie, jakie oczywiście porównanie mamy zrobić w następnym odcinku. I od razu ci, gościu, powiem, że wraz z dzisiejszym odcinkiem startuje konkurs dla osób płacających z konek Roxy na pięknego Huntsmana Freehand, rękodzieło o wartości 1000 zł. Więc jak chcesz oczywiście wziąć udział w konkursie na tą kosę, zapraszam cię na Discorda, link oczywiście w opisie. Wysyłaj na specjalnym kanale nagrania, jak wpłacasz oczywiście z konek Roxy. Każde oczywiście 2 zł wpłacone to jeden bonus respektu. Im więcej bonusów zbierzesz, tym oczywiście większa szansa na wygraną i każdy oczywiście dostaje gwarantowaną nagrodę w postaci oczywiście rangi na serwerze. Bez zbędnego przedłużania zaczynamy z naszym challenge'em. Skrzynia z ulepszonymi nożami na pierwszy ogień leci i pierwsze otwarcie naprawdę daje mocny banger. 2112 zł Bayonet Lore, więc zaczynamy. No, naprawdę, naprawdę bardzo to jest sympatycznie. Ja tak sobie mówię na tą skrzynkę, no skrzynka z ulepszonymi nożami, bo jest to oczywiście, no, wersja po prostu z ciut lepszymi nożami niż w tej basicowej skrzynce, no ale jest też 2 razy droższa, tak? Stąd tą skrzynię otwieramy 10 razy, a tamtą będziemy otwierać 20 razy. I zobaczymy overall, która bardziej oczywiście w stosunku do ceny swojej odda. Zobaczmy, autotronik kolejny spada, więc jest git. Oczywiście oglądaj film do końca, bo będzie konkurs na skina. Jak chcesz wygrać, sub dzwonek, łapa w górę pod filmem. Oczywiście napisz w komentarzu hasło konkursowe. Dołącz na Discorda, bo tu sprawdzam. Udostępnij oczywiście film i użyj kodu CROXYNSS go skinsie. Jak osobą pełnoletnią jesteś, wystarczy, że zaloguj się z linku zapisu. Bądź oczywiście klikniesz magiczny plusik w prawym górnym rogu i wpiszesz kodzik CROXY przez Wex, który daje ci 10% więcej do każdej wpłaty. No jak wpłacasz, to możesz wziąć udział w konkursie. Oczywiście na freehanda pięknego zekafla. Oczywiście również skrzynka na start dla nowych użytkowników, więc zapraszam serdecznie do skorzystania, jako są pełnoletnim jesteś. Zobaczmy dalej, jak nam tutaj pójdzie. Ostatnie 3 otwarcie zostały. No i mamy chyba slotera, co? No jest to skin, no nawet daje nam profit, no ale nie jest to też jakieś mega wow, trzeba to sobie powiedzieć. Knighta teraz udaje nam się dostać i teraz będzie ostatnie otwarcie tej skrzyni. Wydaliśmy 12 tysięcy na tę skrzynię, no do tego skeletona jakby doleciało, to by było naprawdę dobre zakończenie, no ale no niestety tutaj Falcon Black Laminate, no i możemy sobie zobaczyć, że 10 656 zł z tego udało nam się zdobyć. No i przyszedł teraz czas na normalną skrzynkę z nożami. 20 otwarć przed nami, więc zobaczymy, jak ta skrzyneczka sobie oczywiście poradzi. Pierwsze otwarcie, no mocny syf, nie będę tutaj ukrywał. Kolejne otwarcie, no jeżeli zostanie na tych shadowkach, no to ciut lepiej, ale to dalej nie jest docelowo to, czego oczekujemy, chociaż to jest 200 zł na plus z tego otwarcia, więc powiedziałbym, że na tą skrzynkę, no jak najbardziej tutaj otwarcie fajne. Tutaj good knife, więc no mocno tutaj, mocna hamuwa tak zwana. Tutaj no niestety przeleje się na te Shadow Dodgery, więc również no mocno przeciętnie, no ale zobaczmy sobie, jakie tutaj noże są do trafienia. No, no scrolluję, scrolluję, patrzę te noże, mówię, jakie piękności. No M9 Tiger tu, czy będzie slotter? No jakby przeleciało. Mielibyśmy najlepszy chyba nóż trafiony do tej pory z tej skrzyneczki, no ale niestety nie. Stiletto, zapomniałem o istnieniu w ogóle tego noża, ale powiem, że przez długi czas byłem strasznie negatywnie nastawiony do sztyletu, jeśli chodzi o nóż, ale z biegiem czasu, kurczę, stwierdziłem, że jest to naprawdę taka fajna alternatywa. Jest to naprawdę taka fajna alternatywna kosa i uważam ją za jak najbardziej sympatyczną. No, jeżeli fajny skin jakiś jest, to w ogóle bomba. Forest the Depart, Huntsman. No miałem Huntsmana ostatnio przez około miesiąc, bo oczywiście go rozdawałem dla was, tak? Też dla osób oczywiście, które z kodem wpłacały, więc no jeszcze raz tutaj gratuluję serdecznie sobie, która go wygrała. Było losowanie na streamie, we 4H, więc no jak wygrałeś, to pewnie dostałeś oferty z kosą, tak? Ale zobaczmy, no mamy good knife'a tutaj teraz. A jak nie dostałeś oferty, to możesz sobie wziąć udział w kolejnym konkursie teraz, tak? Na pięknego oczywiście noża rękodzieła. Zobaczmy dalej. Jeszcze trochę otwarć przed nami. Stained Shadow Dagger'y tutaj dostajemy. Generalnie całe przedsięwzięcie, no ponad 25 koła nas kosztuje, więc gdzieś delikatnie tutaj uda nam się to uzbierać powrotem. No mamy tutaj ponad kafla, więc póki co, no najlepsza trafiona kosa. Nie będę owijał w bawełnę.
jakby ten stoter przeleciał, no to mógłby chyba konkurować. Chociaż nie wiem, czy to bardziej nie byłoby jakieś 800-900 zł. No, mamy szansę się przekonać, chociaż teraz stan wydaje mi się, że ciut lepszy. No 1400 zł, no dobra, jest w końcu tutaj numero uno. Jest teraz również tutaj Forest Didipad, Huntsman za... Ale to jest delikatny minusik, tak? To jest delikatny minusik, trzeba sobie powiedzieć. Knight, Good Knife, zobaczmy. No i teraz ostatnie otwarcie, stary, tak naprawdę. Więc zobaczmy, co na sam koniec tutaj uda nam się zdobyć. No jest to Good Knife, czyli hamuwa totalna na koniec. No szczerze, zobaczmy, 11900. No... No powiem tak, wydaje mi się, że zwycięzca jest znany. No okazało się, że jednak normalna skrzynka no dzisiaj oddała nam lepiej niż ta ulepszona, więc no nie ukrywam. No w lekutkim szoku jestem, no bo nie ukrywam, szczerze moim tutaj faworytem była skrzynka z ulepszonymi nożami jednak, mimo wszystko, patrząc po tym, jak potrafiłam ją oddawać, więc no w lekkim szoku jestem. No mamy jeszcze całkiem sporego pieniążka, sprzedamy sobie te kosy, tamte z tej pierwszej oczywiście skrzynki sobie zostawimy, więc mam nadzieję, że porównanie wam się spodobało, która tutaj okaże się lepsza, ale na bitwie. 15 skrzynek łącznie i zobaczmy. Jak oczywiście odcinek wam się spodobał, no to daj znać w komentarzu, to ogarniemy więcej takich porównań. Mam nadzieję, że tutaj realizacja ci przypadła do gustu. A hasło konkursowe? Napisz właśnie jakiś pomysł na następny film. Jak ci się podobają filmy z tej serii, no to możesz napisać, jaką oczywiście, jakie skrzynki mamy porównać, to coś się ogarnie. No jak masz inny pomysł, no to śmiało, go ahead. Komentarze są do waszej dyspozycji. 1900 zł. No mamy tutaj Crimsony, więc jest to 570 zł. Ale zobacz, Crimsony przed Outagery są tańsze od Huntsmana, jakiegoś tutaj Forest Lilypad. Oj, 1300 zł, kurczę. No, ten Falchion nieciekawy. Spadają teraz Shadowy dla nas. No jest to 74 zł więcej, ale co tak naprawdę tutaj znaczy, biorąc pod uwagę, że tracimy kafla. Tracimy kafla ponad do naszego oponenta i no nie zanosi się póki co, żeby to jakkolwiek miało się zmienić. No chyba, że te skrzynki właśnie Supreme Knife Case zadziałają i zrobią robotę. No póki co, no to jest ten profit w granicach 50-60 zł. Ale to nam nic nie zmienia. 600 teraz, no ale zobaczcie, no teraz te Crimson okazały się droższe. Jest good do survivala, no właśnie, no co z tego, że ładny stan. Jak ten survival jest i tak droższy, no tutaj będę naprawdę bardzo ciekaw, jak to będzie się prezentować cenowo, ale już wiem, że tu już po nic. Tu już raczej po nic, że tak powiem, zabrakło mi słowa. Tu już niczego dobrego nie możemy się spodziewać, no niestety bitwa przegrana. Więc no co, 7 koła nam zostało, oprócz oczywiście skiny w balansie, więc otworzę sobie jeszcze z 5 takich skrzynczek na koniec. Dziękuję oczywiście za oglądanie. Widzimy się już jutro. Daj znać oczywiście, czy odcinek się spodobał, czy chcesz więcej porównań. Mamy tę gier tu jeszcze, no szkoda, że nie mogła tak ta skrzynka oddawać, ale no... No, nie jest to jakiś niesamowity skin, tak? Ej, a jakby w ogóle porównać może w następnym odcinku ulepszoną wersję starych tych noży i ulepszoną wersję normalnych noży. No byłoby to dość mocne. Otwieram za 5 koła. No jest to plus, ale włączyłem szybki tryb przez upadek, więc otworzę jeszcze raz i się z wami pożegnam. Dziękuję za oglądanie. No mogłem się pożegnać szybciej. Trzymajcie się i do jutra. Niemy!